Młodzi Europejczycy, którzy nie ukończyli 30 lat, mają szansę skorzystać z możliwości, jakie daje im EWS, czyli Wolontariat Europejski. Wolontariat Europejski jest finansowany w ramach programu Erasmus+. Komisja Europejska stworzyła go, by dać młodym szansę przeżycia przygody, zdobycia doświadczenia i nauki języka. Nazywam się Ola i spędziłam 3 miesiące na projekcie w Chorwacji, gdzie zajmowałam się niedźwiedziami. Mam na imię Lucyna. Byłam 9 miesięcy w Hiszpanii, gdzie pracowałam z dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich. My name is Beatrice. Nazywam się Beatrice. Przez 9 miesięcy byłam wolontariuszką w szczecińskim przedszkolu, w którym uczyłam dzieci angielskiego. Na wolontariat zdecydowałam się, żeby zdobyć nowe doświadczenia, sprawdzić się w sytuacji, w której jeszcze nigdy nie byłam i nauczyć się języka obcego. Na pewno mój wolontariat, oprócz takich oczywistych korzyści, jak znajomość języka chorwackiego, jak przyjaciele na całe życie, dał mi wiele niesamowitych doświadczeń, które również wykorzystuję teraz w pracy. Między innymi pewną łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, a także może bardziej otworzył mi spojrzenie na to, że w życiu warto jest kolekcjonować doświadczenia, a nie rzeczy. I really recommend this volunteering for everyone. Wolontariat europejski naprawdę polecam każdemu, ponieważ jest to wyjątkowe doświadczenie. Naprawdę przygotowujesz się do życia, przebywając w innym kraju, z innym językiem, spotykając innych ludzi. To naprawdę wspaniałe. Aby zostać wolontariuszem, nie trzeba znać języka obcego, posiadać wieloletniego doświadczenia czy wyższego wykształcenia. Wolontariat europejski to nie jest praktyka, to nie jest praca za darmo. To nie jest staż, ani też nie są to wakacje. Wolontariat europejski to jest udział w projekcie, który może trwać od 2 do 12 miesięcy i który realizują dwie organizacje. Jedna z nich nazywamy organizacją wysyłającą i druga to jest organizacja przyjmująca. Podczas tego projektu wolontariusz wykonuje różne działania, które są związane z tematyką projektu. A wszystkich zainteresowanych wolontariatem europejskim zapraszamy na stronę Europejski Portal Młodzieżowy. Po więcej szczegółów zapraszamy do siedziby Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin przy ulicy Piłsudskiego 40-42 oraz na stronę internetową.